Nadejście wiosny spowodowało, że prace przy przebudowie parku Marii Konopnickiej w plac ruszyły pełną parą. Jest duża szansa, że wykonawca zakończy je przed wymaganym terminem. Nam udało się na plac budowy zajrzeć. Spółka PGK Goldap realizuje obecnie prace ziemne związane z przygotowaniem terenu pod powierzchnią placu. Pod alejki również, które będą między zieleńcami, jak również buduje technologię fontan tutaj i te prace idą bez zakłóceń. Występują delikatne opóźnienia ze względu tutaj na przebudowę sieci elektroenergetycznych, które również w tym terenie występują. Tutaj zakład energetyczny de facto troszeczkę się opóźnił z wyłonieniem wykonawcy, który przebuduje na jego zlecenie sieci elektroenergetyczne, zlikwiduje tą stację trafu, która do chwili obecnej w ramach przyszłego placu nadal stoi. Powoduje to wykluczenie z robót części placu, jednak na pozostałym terenie idą one pełną parą. Z ostatniego spotkania, które miało miejsce przedwczoraj, wynika, że wykonawca zdąży, że gdzieś do najpóźniej do połowy lipca te sieci elektroenergetyczne zostaną przebudowane i tutaj PGK Goldap będzie miał już pełen front robót. Kolejnym utrudnieniem jest budowa przez przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji sieci wodociągowej przy ulicy Konopnickiej. Te rozkopy na tej ulicy będą widoczne prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu, gdzie właśnie wykonawca wyłoniony przez PWiG wejdzie i wyłączy część parkingu, który jest zlokalizowany jakby od pierzei budynków w ulicy Konopnickiej i tam będzie właśnie kładziony nowy wodociąg i przyłącza do budynków. Te prace przy budowie wodociągu powinny potrwać też około 2-3 tygodni, także na początku czerwca powinny być zakończone i wtedy już PGK Goldap będzie miał jakby pełną swobodę w realizacji dalszych prac przy placu i utwardzaniu posesji. Zamknięcie skrzyżowania ulicy Kościuszki z ulicą Chłodną również powoduje problemy. Warunkuje niejako utrzymanie dłuższe ruchu na ulicy Noniewicza i ulicy Sejneńskiej. PGK Goldap nie może zamknąć tych fragmentów, dopóki nie zostanie skończona przebudowa skrzyżowania Kościuszki plac Piłsudskiego. Z wiadomych względów, żeby nie sparaliżować ruchu całkowicie w centrum miasta. Mimo to plac powoli nabiera kształtów. Po przygotowaniu nawierzchni PGK Goldap może przystąpić do dalszej przebudowy. Pozostały te prace do wykonania, które tak naprawdę są najbardziej widoczne, czyli sama posadzka placu jeszcze nie zostało rozpoczęte jej układanie. Trwają prace przygotowawcze w postaci, tak jak powiedziałem, układania obrzeży betonowych, zagęszczania podbudowy pod właśnie te płyty kamienne, które na placu się znajdą. No, oczywiście prace przy fontannach, które trwają, natomiast to są wszystko prace ziemne, które docelowo zostaną jakby zasypane i tego nie będzie widać. To będzie wszystko później pięknie w posadzce placu wkomponowane. Także tych robót do zrealizowania zostało sporo. Jednak jakby ten potencjał i tempo prac, które jakby obserwujemy na budowie, świadczy o tym, że wykonawca powinien bez problemu w terminu dotrzymać i zrealizować całą inwestycję. W większości w tym roku, a być może całkowicie nawet uda mu się oddać, jeżeli pogoda dopisze i zima przyjdzie dosyć późno. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec kwietnia przyszłego roku. Jakże często słyszymy w rozmowach suwalczan utyskiwania na to, że miasto jest bez przyszłości, bez perspektyw, że dzieci uciekają, że młodzi nie chcą wracać. Dzisiaj zapytaliśmy mieszkańców, co się im w naszym mieście nie podoba. Popatrzmy, posłuchajmy. Niepotrzebnie niektóre ulice rozkupują, tak jak koło kościoła Aleksandra, a nowych nie ma. Naprawdę są w niektórych miejscach dziury. No a tam niepotrzebne pieniążki są wyrzucone, to tylko tyle. Zmiany idą ku lepszemu. Otwarto teraz ten nowy, tylko ja nie pamiętam nazwy, ten budynek przy akwaparku. A Suwalski Ośrodek Kultury. No właśnie, muszę tam się wybrać i zobaczyć, więc nie uważam raczej, że... Ale jakichś takich problemów mieszkańcy nie mają? Czy wiem, może problemy z chuliganami, to takie buractwo trochę. To może ludzi denerwować, a tak raczej nie, Suwałki nie są brzydkim miastem moim zdaniem. Zacznijmy od dróg, tak? No, trzeba sporo naprawić w Suwałkach, jak widać, bo miasto jest dziurawe od A do Z. No, samochody po prostu muszą być co chwilę naprawiane, tyle co wiem, tak, zawieszenia, no drugie, tam zakres pracy, tak, no jeszcze troszeczkę można, czy Suwałków powinno się troszeczkę na ten temat zmienić, powinien urząd miasta albo coś pomyśleć na ten temat, żeby dla młodych ludzi zapewnić jakiś tam byt w Suwałkach większy, zwłaszcza dla młodych rodzin, tak,
z tego względu, że wyjeżdżają młodzi do większych miast i no niestety ci co bardziej zaangażowani tuż tutaj nie wracają, swoje aspiracje wykorzystują w większych miastach. Pierwsza podstawowa rzecz, walka o obwodnicę, o to się nie podoba jadące tiry tą ulicą. Codziennie dojeżdżam do pracy tą ulicą i codziennie mam po prostu wrażenia, że mnie tiry rozjadą, bo już nawet mówię, niechby jechały jednym pasem, a nie ściana wielkich samochodów przed tobą, a szczególnie jest to, mówię, jak na siódmo ludzie jadą do pracy. Jest to tragedia, jest to uciążliwe. Nie chodzi tu o prędkość, bo też w Pajawy jeżdżam z Kowalskiego, to wpadają z bardzo dużą prędkością w miasto. Mnie wszystko się podoba w Suwałkach. Tak. Nie podobają mi się jako kierowcy utrudnienia troszeczkę w ruchu drogowym i nawierzchnia, droga. Chodniki nam się nie podobają, bo co prawda jest coraz więcej ścieżek rowerowych, ale uważam, że jednak są takie miejsca na przykład na utracie, gdzie po prostu rowerem przejechać się no ledwo daje i to jest rzeczywiście denerwujące, jeśli ktoś dużo się porusza. Ojej, nie bardzo mam czasu myśleć, przepraszam. To znaczy może jest za dużo tirów, co mi się nie podoba? Nie wiem. Spółdzielnie mieszkaniowe. Mi to wszystko się podoba, mi fajne miasto. Jeśli chodzi o pracę, tak? Jeśli ktoś mówi do młodej osoby, tak, że nie ma doświadczenia i nie zatrudnią go, kolejny pracodawca, tak, też tak mówi, kółko się zamyka i gdzie ta młoda osoba ma znaleźć, tak, tutaj pracę, ale to jest, nie wiem, czy to polityka tutaj suwalskich takich przedsiębiorców, bo podejrzewam, że w dużych miastach tak nie jest. Brud. Na krzaczkach te torby foliowe wszędzie pełno, szczególnie wiosną i kupi psie. W sumie jest dobrze, trochę daleko od stolicy. Większy problem bezrobocia i no bezrobotni są przede wszystkim młodzi, w większości z wyższym wykształceniem, a miasto na ten temat nic nie działa. Przecież można byłoby jakoś fundusze ściągnąć, coś gdzie zainwestować. Wszystko się podoba. Wszystko? Zwłaszcza te słońce dzisiaj. Co się w Suwałkach nie podoba? Nic. Nic się nie podoba? Przede wszystkim drogi. Bo to chyba jest najgorsze, co może być w tych Suwałkach. Wszędzie dziury, nie można spokojnie samochodem przyjechać, więc to chyba tylko będzie to z takich głównych. Drogi. I brak pracy. To też. Jestem sam na razie bezrobotny, więc od pięciu miesięcy trudno z pracą, jest strasznie u nas w Suwałkach. Tak. Może kultura ludzi często. To może tylko zachowanie, tak, suwałczan czasem. Ciężko mi podać przykłady, ale... Byli bardziej otwarci też, tak? Tak, takie... No, tak. Coś w tym stylu. Po prostu zachowanie, kultura. Tak spostrzegłem, jak podróżowałem po innych miastach, także to, a wszystko to mówię. I drogi właśnie. Chociaż i tak mamy dobre, ale mogłoby być zawsze, wiadomo, lepiej. Pozytywne jest to, że Suwałki są małe i wszędzie się zdąży. Ale wszystko nam się podoba. Fajnie? Tak. Miała pani dziękuję? Nie. Mnie się wszystko podoba. Wszystko? Mi się wszystko podoba w Suwałkach. Wszystko, nie ma nic takiego, a co się nie podoba? No raczej nie, bo jestem suwalczakiem, tu się urodziłem, tu się wychowuję. Mi się wszystko podoba. Nie ma żadnych takich rzeczy, które warto by poprawić? To znaczy, no może te stare budy porozbierać tylko, ale tak to poza tym jest wszystko w porządku, jest bardzo czysto. Chodniki, ulice są ponaprawiane. Naprawdę super jest. Właśnie wróciłem dzisiaj w nocy z Gorzała Śląskiego, tu wybrać się mi ten Śląsk, to mocno się nie podoba. Tutaj u nas stosunkowo jest... Ale to jest to, co innego, 50% lepiej. No mówię, bo byłem w Gorzawie Śląskim, to mówię, zupełnie ten Śląsk mi się nie podoba. Tyle, że drogi mają trochę lepsze może niż u nas. Ale klimat i cała reszta to... Kicha. O 22 nie ma po co wychodzić z tego, co słyszałam. Bo nie ma na przykład ludzi. Nie wiemy, bo nie jesteśmy Suwałk. A tak z postrzeżenia nic? Raczej nic, tutaj? No niestety nic. Wszystko jest okej, jak dla mnie. Nam się podoba, na pewno jest lepiej jak w Olecku. No przeważnie tiry jeżdżące przez ulicę. Dużo ich, tak? No bardzo dużo. Się panu w Suwałkach nie podoba? A co, mam mi się nie podobać? No nie, wszystko się podoba. Wszystko na pewno? No jak?
co się w Suwałkach nie podoba? Nie, dziękuję. Naprawdę nic? Się śpieszę na autobus. Co się nie podoba w Suwałkach? Co się nie podoba, co jest źle. A ktoś wam w ogóle udzielił jakiejś odpowiedzi? No tak. Przecież to wszystko jest fajnie. Fajnie wszystko. Wszystko jest fajnie, kolorowo pewnie. Co się może tutaj ludziom nie podobać? Miasto jak z bajki. Dzięki, na razie. Witam w publusowych wydarzeniach, a dziś głównie o tym, jak udała się tegoroczna 6. edycja sztandarowej imprezy miasta Suwałki Blues Festival. Około 20 tysięcy bawiących się ludzi, 200 wykonawców i muzyków, a koszt tego wszystkiego to ponad 1 000 000 zł dzięki funduszom norweskim. Tak przedstawia się bilans tegorocznego Suwałki Blues Festival w liczbach. To wystarczy, aby zapisać się nie tylko w historii naszego miasta, ale też pozostać w pamięci ludzi. Sam fakt nas wzruszył, że mimo tej aury niekorzystnej, zdawałoby się, że każdy by wolał iść sobie posiedzieć gdzieś tam pod dachem przy piwie, a jednakowoż przyszło tu troszkę ludzi, żeby posłuchać łajdaków, znaczy zespołu łajdaki. I to nam się bardzo, na pewno zapamiętamy to na długie lata. Jak co wieczór. Ten rytm odmierza twoje życie. Ta sama szczęka, ten sam bar. Tak płynie. W centrum miasta było słychać muzykę od rana do późnej nocy. Specyficzny klimat festiwalu to coś, co przyciąga do Suwałk gości nie tylko z całej Polski, ale i z zagranicy. Oprócz pogody i tego, że nie przyjechała główna gwiazda z powodów zdrowotnych, ostatnio nawet dostałem taką informację, że jest w ogóle na intensywnej terapii, także to też jest dość niemiła wiadomość, także, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. No, mimo tego, że w sobotę naprawdę dostaliśmy dużą porcję deszczu, myślę, że wszyscy są zadowoleni, są z tego, co jakie otrzymałem opinie i informacje, to festiwal jest uważany za, ta edycja festiwalu jedna z najlepszych, a może nawet najlepsza. Co do tego akurat nie ma wątpliwości, bo zadowoleni z festiwalu są nie tylko fani bluesa, ale i wykonawcy. Osobiście znam Bogdana Topolskiego i ja nie kryję zawsze swej zazdrości, że macie taki klimat tu w Suwałkach, że po prostu, że to miasto po prostu chcę mieć ten festiwal. Wielki szacunek dla prezydentów, dla włodarzy tego miasta i dla ludzi, że po prostu w tym krótkim weekendzie potrafią oddychać bluesem. To jest piękne, zazdroszczę. A zazdrościć jest czego, bo choć festiwal istnieje tylko kilka lat, został już wielokrotnie doceniony. Po raz szósty organizowaliśmy Suwałki Blues Festival. Jest to festiwal, który się świetnie promuje nasze miasto. Doceniony, wyróżniony niejednokrotnie już przez gremium znawców tego gatunku muzyki. No i widzimy, że coraz więcej przyjeżdża do naszego miasta fanów, miłośników bluesa i nie tylko bluesa. To jest taka markowa, przednia impreza bluesowa w kraju. Niektórzy mówią, że nawet i w Europie, z czego się niezmiernie cieszymy. W tym roku dobór wykonawców zaspokoił nawet najbardziej wyszukane muzyczne gusta miłośników bluesa. Nawet nie spodziewałem się, że taki dobór wykonawców tak się wszystkim spodoba i będzie taki wysoki poziom. Planując to wszystko, oczywiście staram się to gdzieś tam przewidzieć, ale nie wszystko udaje się. Dużym zaskoczeniem moim i takim pozytywnym
jakby odbiorem było to, że bardzo podobały się panie, czyli Dana Fuchs i Leila Zoe. Bardzo pozytywne opinie, bardzo też spodobał mi się zespół Jacka Bruce'a. Oczywiście wcześniej podaliśmy nazwiska muzyków występujących w tej formacji, w tym zespole. Są to bardzo znane nazwiska, które grają i grały w różnych znanych zespołach, nie tylko europejskich, ale i światowych. Suwałki Blues Festival to też doskonała promocja dla miasta. Za każdym razem goście widzą nowe obiekty w Suwałkach. W tym roku to Suwalski Ośrodek Kultury, w którym odbyło się otwarcie festiwalu. Jest to również taki symbol pozytywnych zmian, które zachodzą w naszym mieście, bo jeżeli przyjeżdżają tutaj tłumy fanów i miłośników bluesa każdego roku, spotykam te same osoby, te same twarze z różnych części Polski, z Częstochowy, z Wrocławia, ze Śląska, z Poznania, z Gdańska, z Olsztyna, jest dużo gości również z Białegostoku, z Litwy. To właśnie z, oczywiście z miast partnerskich, z Notre Dame, z Francji. Trzy dni zabawy dla miłośników muzyki bluesowej to cały rok ciężkiej pracy organizatorów. Choć festiwal dobiegł końca, mają oni jeszcze pełne ręce roboty. Jestem zadowolony, że to już jest poza nami, że troszeczkę ciężaru spadło i teraz tylko czekamy na informacje, jakieś filmiki w internecie, no i opinie. Myślę, że przez cały tydzień następny i ten będą spływały. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Pozytywne opinie o festiwalu nie są jednak sprawą dyskusyjną. Narzekać możemy jedynie na brak dobrej aury i na to, że kolejna edycja Suwałki Blues Festival jest dopiero za rok. Never sang. 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 Never sang